A i tu proszę. Biedronka, ulica Transportowa. Słynna Biedronka, w której pani kierowniczka łamie zasadę prawidłowej segregacji odpadów. Nie przekazuje odpadów do organizacji charytatywnych. Produkty lądują w śmietniku, zamiast być przekazywane do organizacji charytatywnych. I do tego stwierdzono niewłaściwą segregację odpadów. Odpady zostaną odebrane jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne, odpady, opłata podwyższona. Data zdarzenia z wczoraj. Urząd Miejski Białystok taką kartką informuje kierownictwo sklepu Biedronka przy ulicy Transportowej, że nieprawidłowo segreguje odpady. Była tu afera z friganizmem. Akurat tu nic. Aha, czyli wyrzucili śmieci i stwierdzili, że nieprawidłowo segreguje odpady. Na przykład, proszę, tutaj w pojemniku na szkło, co widzimy? Widzimy rośliny. Z kolei w pojemniku na metale, tworzywa sztuczne. Mniej więcej są akurat tworzywa sztuczne.